No siemanko, z tej strony Piotrek z kanału Możemy. Witam was w pierwszym filmie na naszym kanale. Najprawdopodobniej pierwszym, bo z Edytą jeszcze nie zdążyliśmy nagrać intro, więc intro wleci w najbliższym czasie. A ja wam dzisiaj pokażę, czym się zajmiemy, dlaczego podjąłem takie decyzje i co będę robił. Tak więc zapraszam do środka, chodźcie ze mną i zobaczymy, co dzisiaj robimy. Dzisiaj będę chciał pokazać na moim przykładzie, bo już sobie to przećwiczyłem, robię to, można powiedzieć, pierwszy raz, dlatego pozwoliłem sobie zrobić salon i kuchnię, tak żeby nie pokazywać wam jakieś tam fuszerki, tylko żeby pokazać konkretnie tak, jak teraz to robię, jak to mi wychodzi, jak jestem w stanie przygotować sobie takie miejsca pod puszki, podłączone puszki, które wchodzą idealnie i dokładnie, jak to robimy. Więc tak, na początku z jakich puszek korzystam? Są to puszki łączone, dzięki czemu i dzięki łączeniu tych puszek w taki oto sposób musimy usłyszeć charakterystyczny klik. Dokładnie, taki. Mamy i stuprocentową pewność, że pozycja tych puszek będzie idealna pod ramki łączone, zarówno dla kontaktów, jak i dla włączników. I teraz tak, na przykładzie tej podwójnej ramki zacząłem zastanawiać się, jak mogę wywiercić idealnie te otwory otwornicą, żeby bez żadnego problemu, ustawiając już te otwory na laser, po prostu sobie je wsunąć i żeby były w poziomie. Tak, i na początku sprawdziłem na internecie, jaki jest rozstaw puszek łączeniowych. No, internet podawał, że to jest 71 mm, ale oczywiście gdzieś w warunkach budowlanych musiałem sobie to sprawdzić. I tutaj, nie wiem, czy będzie widać, tutaj w tym miejscu wyrysowałem sobie dwie puszeczki, wyznaczyłem środki, zmierzyłem te środki i rzeczywiście wyszło 71. Z tą wiedzą, otóż, przygotowałem sobie taką deseczkę. Nie wiem, czy to będzie widoczne, ale tak, od poziomicy na tej desce narysowałem kreskę, wyznaczyłem równo co 71 mm otwory i starając się jak najbardziej równo je nawiercić, przygotowałem te otwory pod przygotowanie otworów pod puszki. I powiem wam, zróbcie sobie to na samym początku, to ułatwia, no tysiąckrotnie ułatwia tą pracę, nie musicie nic podkuwać, wszystko wychodzi równo i tylko w zależności od tego, jak to przygotujecie, tak później będziecie mieli łatwiej do montażu i do osadzania tych puszeczek elektrycznych, tak? No, oczywiście możecie bardziej estetyczną formę tego przyjąć, ale ja na budowie miałem akurat taką deskę, najcieńszą, jaką znalazłem. Na pewno lepiej by było, gdyby ta deska była troszeczkę cieńsza, wtedy lepiej by było widoczne, ale jak zobaczycie za chwilę na górze, w ogóle nie stwarza to problemu, wręcz idealnie mi pokazuje osadzenie puszek. Dobra, to ten temat mamy załatwiony. Cyk. I teraz tak. Tutaj nie mam stuprocentowej pewności, czy tak się robi, czy tak się nie robi, ale ja podjąłem sobie decyzję, że jeżeli wiercimy otwory, to robię bruzdę tylko przez środek, żeby te puszki w tym miejscu mi ładnie i fajnie się osadziły, a po zewnętrznych stronach nie chcę już kłuć tej ściany, bo według mnie to jest bezsensowna robota, więc biorę sobie kombinereczki, łapię to zakończenie tej puszki i po prostu cyk. Ok, i tak przygotowany zestaw będę mógł wmontować w otwory, które za chwilę przygotujemy. Tak więc witam was na górze. Skompletowałem sobie tutaj cały sprzęt, ponieważ na dole mam lekki bałagan, a chciałem wam pokazać krok po kroku, czego będę potrzebował. Nie wiem, jeżeli uważacie, że filmik jest za długi, to możecie przewinąć, ale ja wam powiem, że mi brakowało takiego filmu na YouTubie, gdzie mogłem znaleźć wszystko krok po kroku, jak wykonać ten montaż puszek. O 6 w pracy, po 12 na budowie, statywik,
ale to nieważne. Przejdźmy do tego, co będzie nam potrzebne w osadzaniu tych puszeczek. Więc tak, w moim przypadku będę potrzebował wymierzyć sobie odległość od posadzki do kontaktów, które razem ustaliliśmy z Edytą na wysokości 25 cm. No i w tym przypadku mamy proste obliczenia, bo gotowa posadzka na piętrze będzie na 15 cm plus 25. Cyk, oznaczam sobie na ścianie kreseczką 40 cm. Ja mam taką zasadę, że wyznaczyłem sobie tą pierwszą oś umiejscowienia puszek i później wszystkie inne puszki odbiję sobie laserem po ścianie, żeby były w jednym pomieszczeniu na tej samej wysokości. A to, jeżeli by się coś wydarzyło przy wylewaniu posadzek lub coś źle obliczyliśmy przy osadzaniu okien, plus minus centymetr nie zrobi nam żadnej różnicy. Istotne jest dla nas to, aby one były w jednym poziomie w danym pomieszczeniu. Więc pierwsza rzecz, którą potrzebowałem, to była miarka. Teraz sobie przygotuję laser. A propos, tutaj na Allegro znalazłem sobie takie lampki, które pomagają mi w tej porze roku zdecydowanie, ponieważ gdzieś za 2-3 godzinki już będzie się robiło ciemno, ja sobie puszczam oświetlenie i wszystko widzę, tak? Dodatkowo służą mi one jako statyw do lasera. Więc tak, ja teraz sobie ustawię ten laser, pokażę Wam, jak puszczę wiązkę i wracamy za chwilę. Ok, laser już mam ustawiony, za chwilę Wam pokażę, jak to wygląda, chociaż może być troszeczkę ciężko, bo mamy jeszcze dość jasno, ale za chwilę do tego wrócimy. Postanowiłem jeszcze pokazać cały sprzęt, którego będę używał, bo może niektórzy potrzebują tylko informacji o sprzęcie, który jest potrzebny do osadzenia puszek. Więc tak, miarkę już używałem, ołówek na... czekajcie, upewnię się tylko, czy widać, coś tam widać. Ołówek na budowie to podstawa, tak samo jak poziomica, w moim przypadku coś taniego z Leroya. Będę potrzebował dłutko, fajne dłutko mam tutaj takie, dłutko mi zrobił pan tata z prętów zbrojeniowych, których używaliśmy do stropu. Oczywiście młoteczek do oznaczania otworów, co zaraz zobaczycie. Używam wkrętarki, puszki, o których była mowa i prąd, to nawet nie będę wspominał. I tutaj na chwilę skupimy się na wiertarce, ponieważ otóż to chciałem być mądrzejszy niż wszyscy i przyszedłem robić na dole, tak jak widzieliście, rozpoczynać swoją pracę ze starą wiertarką, zwykłą z marketu, poniżej 100 zł, standardową bez udaru, ponieważ uważałem, że bloczki i tong, który mamy tutaj na ścianach, jest miękki i nie będzie problemu z wierceniem nawiertnicą w tych bloczkach. Jakie było moje duże zdziwienie, kiedy po 5 otworach może nie spaliłem, ale najprawdopodobniej starłem w środku jakieś łożyska w wiertarce tej marketowej i teraz mam tak, że gdy naciskam przycisk, silnik w środku chodzi, a wiertnica w ścianie się nie rusza, tak jakby była na sprzęgle. Tak więc idąc za ciosem, podpytałem mojego kolegę elektryka, co on używa. On powiedział, że używa motowiertarki i jak się okazało, ale coś podobnego ma pan tata u siebie, co mi pożyczył. Jest to taki Bosch z udarem, który jak się okazało już w dniu wczorajszym, sprawdza się w 100%. Idzie to szybko i sprawnie, a jeśli chodzi o tutaj moją nawiertnicę, to zamówiłem sobie coś takiego, jak na portalu aukcyjnym było napisane, jest to również do betonu, na chwilę obecną nie mam potrzeby sprawdzać. Koszt takiego czegoś na Allegro to do 30 zł i ułatwia tą pracę zdecydowanie. Dobra, koniec gadania, czas się wziąć za robotę. Tutaj wyznaczyłem sobie środek pomieszczenia, gdzie będzie środkowa puszka, bo mamy 3. Biorę mój wzór, pięteryczka w dłoń, cyk. Ja mam taki patent, że nawet kiedy zasłonię laser, to mam zaznaczony tutaj ołówkiem ten środeczek, tak? Dobra, ok. I mając teraz wyznaczoną
sobie linię też ołówkiem. Zasłonię tutaj na chwilę laser, jak widać. Puściłem sobie ten laser równo na środku pomieszczenia, czyli na moim środkowym gniazdku. I teraz sprawa jest bardzo prosta. Biorę tą deseczkę, na której jest narysowana linia od poziomicy, przykładam ją do ściany i na desce rysują mi się linie lasera. Postaram się to teraz pokazać jedną ręką, ponieważ tutaj mój uchwycik, muszę sobie zamontować coś innego do mocowania tej kamery. O, powiedzmy, że jeszcze troszeczkę w tą stronę. Dobra, mamy idealnie. Słuchajcie, teraz o co chodziło? Jeżeli wyznaczyliśmy sobie środek laserem, to tak samo poziom lasera licuje równo z kreską odrysowaną od poziomicy, a pionową kreskę pokazującą środek mojego pomieszczenia licuje z środkowym otworem. I teraz tak, przytrzymuję to w ten sposób. Wkrętara w dłoń. Wiercimy środkowy otwór. Cyk. I teraz popatrzcie, jak zabierzemy deseczkę. To mamy trzy otwory prowadzące równo w poziomie i ustawione od lasera na środku, tak jak chcieliśmy. I teraz pokażę wam, jak to będzie wyglądało. Ja tylko naprawdę nie mam pojęcia, bo pierwszy raz nagrywam w ten sposób. Czy cokolwiek jest widać? Ok. I teraz wiertara z nawiertnicą w dłonie i przechodzimy do wiercenia. A, wypadałoby ją włączyć. I lecimy. Jeden otwór wywiercony. Za chwilę właśnie powiem wam jeszcze jedną rzecz o tej nawiertnicy, bo nie wiem, czy to ja gdzieś popełniłem błąd, czy po prostu to jest standard, albo robię coś źle, nie wiem, jak coś to piszcie w komentarzach, ale kupiłem tą nawiertnicę pod głębokie puszki, jednak po nawierceniu i przy blokowaniu w tym miejscu bloczka, czyli no głębiej już nie wejdę, i tak brakuje mi jakichś 2 cm. Ale to za chwilę wam pokażę, jak sobie z tym radzę. Teraz wiercimy kolejne otwory. Ok, i w tym miejscu będzie nam potrzebne dłutko, które zrobił pan tata. Gdyby one od razu były wiercone na docelową głębokość, to powiem wam, że sprawa wyglądałaby świetnie. Tak to będę musiał jeszcze dowiercić, ale patrzcie na to. Robię 2 uderzenia, podnoszę sobie do góry i wyciągamy oto taki czopeczek. Odkładamy na bok, lecimy dalej. Będę wam to pokazywał ze statywu na razie, dopóki nie ogarnę jakiejś lepszej metody. Być może jakiś uchwycik na czoło, ponieważ nie za dobrze było to wszystko widać. Tutaj w tym miejscu był leciutki opór, gdzieś pewnie na tym slocie. I teraz tak, podejdziemy bliżej. Popatrzcie, w tym miejscu mamy linię naszego poziomu. Okej,
Okej, jak widzieliście na timelapsie, to skończyliśmy robić kolejny punkt z trzema gniazdkami. Mamy już tutaj dwa miejsca. A teraz na przykładzie kolejnego miejsca pokażę Wam, jak przenoszę sobie te wysokości tych gniazdek przy pomocy lasera. Tu obrócę teraz kamerę w tą stronę. Zmierzyłem sobie odległość od ściany do ściany. No i oczywiście wychodzi mi tutaj taka sytuacja, że środek tej ściany znajduje się tutaj w tej części, która jest wylana. Oczywiście to nie jest ten dzień, aby sprawdzać nawierdnicę, jak sobie radzi w betonie. Dlatego postanowiłem przesunąć w jedną ze stron gniazdka, które i tak nie zrobią nam dużej różnicy. I teraz tak, tak jak widzieliście poprzednio, czy być może na timelapsie, zasłonię laser. Przeniosłem sobie w to miejsce również linię. Ta linia, która jest przedłużona w miejscu montowania puszek, pokazuje nam też, czy one są idealnie w poziomie, no bazując się na tych otworach. I teraz tak, ta linia pomoże mi teraz przenieść kolejny wymiar na tamtą ścianę. Jak to robimy? Podchodzę do lasera i po prostu tutaj nie ma dużej filozofii. Przenoszę, przestawiam laser na skraj. Ok, laser ustawiony. Podejdźmy sobie bliżej, żeby nikt mi tutaj nie zarzucił, że nie jest równiutko. Jak widzicie, zasłonię laser, licuję się z naszą kreseczką. Cyk. I teraz po ścianie lecimy laserem w tą stronę. To jest mój bloczek, na którym będę montował kontakty. Jak widzicie z tej strony, może odsłonię laser. Słabo, bo słabo, ale wiązka jest widoczna. I teraz tak, ja biorę w dłoń poziomicę, ołówek, który oczywiście gdzieś podziałem. Ołówku, jest. Mam teraz naszą linię. Postawię sobie kamerę na statywie. Przykładam sobie poziomicę. Leciutko nad linię. Tak, żeby jak narysuję ołówkiem, to żeby się zlicowało. Sprawdzam na wszelki wypadek od góry w oczku, czy jest poziom. Jest. Cyk. Moim słabo natemperowanym ołówkiem rysujemy linię. I co? Teraz jest już bardziej widoczna. Przynajmniej wystarczająco na nasze potrzeby. I to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o montaż tych puszek. Wydaje mi się, że o wszystkim pamiętałem, o wszystkim, z czym ja miałem problem przede wszystkim, bo tak jak mówię, powiedzmy, te wymierzanie odległości nie było dla mnie takie intuicyjne na samym początku. Pewnych otworów nie trafiłem, pewne otwory musiałem podkuwać, a tak to uczcie się na cudzych błędach, nie na swoich i po prostu korzystajcie z tej wiedzy. Ja nie mówię, że ona jest jakaś wybitna, też to robię pierwszy raz, ale robię to u siebie, więc staram się zrobić to najlepiej, jak potrafię. A dzisiaj już Was żegnam, biorę się do roboty, ponieważ mam jej bardzo dużo. Z tego, co widzę na ekraniku, to filmik też jest mega długi. I co? I do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się!